uchwałą kolegium, są członkowie kolegium Księżycy Pomorskiej, są proszone o przyjęcie takiego najwyższego wyróżnienia bibliotekarskiego województwa zachodniopomorskiego, kim jest Złoty Ex Libris Księżycy Pomorskiej. Takie w roku przyznajemy dwa. Tak po analizie, kto najbardziej jakby dla tego życia bibliotecznego i dla popularyzacji książki w bardzo specyficznym obszarze, jakim jest właśnie ta dotarcie książki do osoby, czy słowa pisanego do osoby niepełnosprawnej wzrokowo. Chcielibyśmy, żebyście Państwo jako klub przyjęli ten honor na obecnego prezydenta. Ten złoty z prośbą o przyjęcie i przekazanie wszystkim członkom i podziękowanie, dlatego że to jest taka forma naszego bibliotekarskiego podziękowania. Dziękuję też wszystkich bibliotekarzy do całego Pomorza. Dziękuję i też pozwolę sobie odpowiedzieć takim ładnym przemówieniem, jak pan to zrobił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, prezydent ma głos. To, broń Boże, nie jest moja zasługa. Ja, można powiedzieć, spijam śmietankę po kolegach, poprzednikach, bo rzeczywiście tak się złożyło, jak pamiętam, że ledwo zostałem wybrany, jeszcze wtedy byłem, że tak powiem, prezydentem elektem, jak nie przymierzałem dzisiaj Barack Obama, a tutaj akurat był ten dzień przekazania tej drukarki i w świetle, prawda, Jupiterów nieoczekiwanie się znalazłem, bo przyszedłem tam w zasadzie tylko zobaczyć, jak to jest, jak się jest prezydentem. A tu już zostałem zaatakowany jako przyszły prezydent. Cieszę się również, że udało się doprowadzić taką trochę ad hoc wymyśloną akcję tego zbioru książek. Bałem się bardzo, czy to w ogóle będzie jakiś odzew. Okazało się, że no może jeszcze nie taki, jaki bym chciał, ale nie najgorszy był, co mnie też bardzo ucieszyło. No i to ten pomysł z tymi już na kompaktach książkami, które ostatnio pan dyrektor wspomniał, no też postaraliśmy się już zacząć jakby w tym kierunku działania. Nie sądzę, żeby to były ostatnie, także na pewno nie spoczniemy na tym laurze, tylko postaramy się w przyszłości, no może nie od razu zasłużyć na następny, ale w każdym razie utrzymać ten wysoki poziom. Także dziękuję ślicznie. To akcję może my powinniśmy bardziej jeszcze nagłośnić u naszych widz, prawda? Bo jest jeszcze inny klub Lion Damski, jest klub w Policach i jest klub Rainbow Bridge, prawda? I w tym środowisku naszym, żeby wystarczyło podać, prawda, im więcej dane, prawda, i na pewno wszyscy inni chętnie też by się włączyli. I myślę, że tą akcję też można by kiedyś powtórzyć, prawda? Powtórzyć, tak, jasne. Chcielibyśmy książkę mówioną w formie właśnie takiej zdigitalizowanej, czyli nie jak dotychczas udostępniamy osobom niewidomym, książki na taśmach magnetofonowych, tych starych kasetowych. One się raz zużyły, dwa, że już mało kto ma sprawny sprzęt do magnetofon kasetowy. No to już nawet trudno już chyba kupić coś takiego. I dzisiaj już w formatach, na przykład MP3, te książki można sobie słuchać. Z komputera, z laptopa, no, praktycznie ze wszystkiego. I teraz my chcemy taką ofertę dla osób niepełnosprawnych wzrokowo oraz dla dyslektyków, bo to także bardzo dużo młodzieży w tej chwili oczekuje od nas właśnie oferty w postaci książki mówionej. No, nie są w stanie czytać z różnych powodów. Także może słuchać tej książki jadąc samochodem czy idąc ulicą, tylko po to na bajnie wpadł. Takie się przypadki niestety zdarzały, ale może słuchać tej książki idąc do szkoły, może jadąc tramwajem i tą ofertę również dla tych osób, nie tylko dla niewidomych czy niepełnosprawnych wzrokowo, ale również właśnie takich osób chcemy i tworzymy. No to tworzymy, tylko no, jeżeli jest możliwość robienia pewnych rzeczy wspólnie, no to zachęcamy naszych przyjaciół do tego, żebyśmy to robili wspólnie i to ja myślę, że zaowocuje zrobieniem szybko takiej właśnie dużej biblioteki dźwiękowej.
młodzież, która właśnie słuchała z tych wszystkich nośników, na przykład lektury, to jednak wracała do nas, bo jednak my, osoby widzące mają daleko lepszą pamięć wzrokową. Tak. I jeśli chodzi o niej, ten główny wątek łapali, ale o jakieś opisy, jakieś szczegóły, to jednak wracali. Proszę Panią, nie, ja muszę szybko przeczytać książkę. Nie, to Pani mówi o leniach, ja teraz mówię, którzy szybko chcieli i tak dalej. Ja mówię o tych, którzy mają rzeczywiste problemy właśnie z koncentracją uwagi i dyslektyka. Dziękuję. Thank you.